Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku, a dziś porozmawiamy o roślinach zombie. Zanim jednak o roślinach zombie, czyli które rośliny są takimi żywymi trupami, kilka aktualizacji i moich przemyśleń o ostatnich zakupach, chciałam Was serdecznie zaprosić do śledzenia zakładki Społeczność na moim kanale. Będą tam w najbliższym czasie pojawiały się ankiety, ponieważ chciałam zadać Wam kilka pytań. Chciałam Was przy okazji zaprosić do aktywnego współtworzenia kanału Nasz Zielony Domek. Chciałabym, żebyście mieli możliwość realnego wpływu na to, co tutaj się dzieje. Także serdecznie Was tam zapraszam, szukajcie. Pewnie co kilka dni pojawi się jakieś pytanie, jakaś ankieta do Was. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do roślin zombie. Mam tutaj przed sobą słoik, dobrze Wam znany. Kto już śledził wcześniejsze filmy na kanale, to pewnie ten słoik zna. Jeżeli jeszcze nie widziałeś innych filmów, to serdecznie Cię zapraszam, jest już ich ponad setka. I tutaj właśnie znajdują się dwie rośliny zombie. Już Wam je wyłowię. Prezentuje się to tak. Kto pamięta moje ostatnie zamówienie rośliny z Allegro? No niestety właśnie, tak to się skończyło. Tak to się, kochani, skończyło. No niestety, to jest Philodendron Prince of Orange. Także ten maleńki książę odszedł na jakąś inną planetę i niestety już go ze mną tutaj absolutnie nie będzie. Może nawet nie ma sensu wkładać z powrotem. A druga roślina to Philodendron Malaya Gold, kochani. Kto upolował swojego w Dino, w Netto, gdzie tam się pojawiały, no to jesteście szczęściarzami. Ja stwierdziłam, zamówię przez internet ze sklepu właśnie sprzedającego rośliny. Przyszedł nie dość, że mikrus maleńki, chociaż cena wcale nie była jakaś taka całkowicie, bym powiedziała, mega niska. Była taka rozsądna. No i wygląda tak. Także chciałam Wam je pokazać wcześniej, akurat wypadł czas na święta. I nie nagrywałam filmów, no po prostu już było widać od kilku dni, że te dwa okazy są, że są po prostu nie do uratowania. To Wam je pokażę jeszcze razem. No niestety. Także te dwie rośliny żegnam. Te dwie rośliny żegnam. Były naprawdę krytycznie, praktycznie tak słabo ukorzenione, że można było się tego trochę spodziewać. Niestety miałam jeszcze nadzieję, że właśnie ten słoik troszkę im poprawi sytuację. No niestety, tutaj w słoiku funkcjonuje sobie jeszcze trzeci z zamówionych filodendronów wtedy. No jak widać, jeszcze żyje. Odłożymy tylko słoik. Jak widać, jeszcze żyje, natomiast no jest bardzo, bardzo maleńką sadzonką. Jego system korzeniowy pokazywałam w filmie z unboxingiem, ponieważ postanowiłam sprawdzić te korzenie, ponieważ miałam bardzo dużo właśnie wątpliwości od samego początku. No a przy okazji one niestety przyjechały w bardzo mokrym podłożu. To też na tym filmie z unboxingiem. Jego Wam gdzieś tutaj w rogu podlinkuję. Kto jeszcze nie widział i ma ochotę zobaczyć, jak te rośliny wyglądały w momencie, kiedy do mnie przyjechały, to serdecznie zapraszam, zapoznajcie się z tym filmem. Te sadzonki nie wyglądały źle, zapakowane były dobrze, natomiast były bardzo, bardzo malutkie. To są doniczki szóstki, czyli to są te praktycznie najmniejsze doniczki, jakie są stosowane w tym ogrodnictwie takim przemysłowym, takim na dużą skalę. Czasami są jeszcze doniczki piątki, ale tak naprawdę to jest często ten sam rozmiar, ponieważ tutaj jest kwestia tego takiego, nie wiem, przegubu takiego szerszego, także czasami to robi różnicę minimalną w tych średnicach doniczki. No i co z tym maluszkiem? No te maluszki przyjechały. No starałam się zaklimatyzować jak najlepiej, ale no właśnie takie małe rośliny nie są przystosowane do tego, żeby żyć w naszych warunkach domowych. One powinny być w warunkach szklarniowych. Jeżeli one ze szklarni są wypuszczane za szybko, a tak miało miejsce na pewno w przypadku tej partii, ponieważ to była seria właśnie takich nie maluszków, tylko mikrusów, no to one są bardzo, bardzo podatne na cokolwiek. Wahania temperatur, wahania wilgotności powietrza. No i jak widzimy na załączonym obrazku,
Jak na chwilę obecną, to z trzech roślin została jedna. I też nie jest to powiedziane, że tutaj na pewno wszystko skończy się sukcesem, no bo po prostu tu już mamy pewność, że rośliny po prostu umarły. A co będzie z tym? No będę dalej się starała zapewnić mu jak najlepsze warunki. Jest w szkle, czyli ma podwyższoną wilgotność, ponieważ słój powoduje, że ta cyrkulacja tego powietrza jest nieco zmieniona. Tutaj dodatkowo też jest duża warstwa mchu, który też przytrzymuje sporą porcję wilgoci. Natomiast co już mówiłam w kontekście tego zakupu, tutaj to po prostu wyszło, natomiast to jest taki problem globalny wszystkich osób, które kupują rośliny. No my się czymś musimy posiłkować, jeżeli kupujemy rośliny online, jeżeli chodzi o ich wielkość. No więc posiłkujemy się właśnie tym, że gdzieś sobie porównujemy wielkość rośliny jako wielkość doniczki, ale na przykładzie tej rośliny widać, że w doniczce szóstce no może być roślina, która jest naprawdę maleńka. To są dwa maciupeńkie listki. Tutaj przestrzeni tej ziemi, tego podłoża w donicy jest naprawdę jeszcze całkiem sporo. Korzenie to są naprawdę kilka drobnych korzonków. Tutaj jest bardzo dużo podłoża, które jest nieprzerośnięte korzeniami, także bryła korzeniowa jest minimalna. I ja powiem szczerze, że z perspektywy tego, co teraz widzę, że się wydarzyło, może uczcie się na moich błędach. Wiem, że podjęłam błędną decyzję i wtedy, kiedy sprzedawca powiedział, że mam po prostu odesłać te rośliny, to ja powinnam je odesłać. Natomiast no zawahałam się, bo po pierwsze był weekend, no więc powiedzmy mogłam je ewentualnie wysłać w poniedziałek, żeby nie siedziały w tym paczkomacie. Natomiast ja nie mając hitpaków, to nawet gdybym je ponownie owinęła, to byłam po prostu przekonana, a był mróz, tak jak teraz, było kilka stopni mrozu, to byłam pewna, że to po prostu dojdzie z powrotem w formie mrożonki. I jakoś tak żal mi było tych roślin. Mówię, że spróbujemy. Zaproponował sprzedawca rabat, więc to zresztą wszystko tam opowiadam w filmie z unboxingiem. Więc przystałam na te warunki. Ale tak sobie teraz patrzę, że no tak wyglądają obecnie te rośliny i to naprawdę nie jest kwestia jakichś moich zaniedbań, bo dbałam o nie w ostatnim czasie mega, naprawdę z wszystkich roślin to były pod specjalnym nadzorem i no nie udało się ich, pomimo tego nie udało się ich uratować. Wiem z komentarzy pod ostatnimi filmami, gdzie te maluszki występowały, piszecie, że zamawialiście w różnych miejscach i jak przychodziły takie mikromaluszki, to też macie na sumieniu, że po prostu poumierały te sadzonki i powiem szczerze tak, no główna chyba taka myśl jest, że ja za takimi maluchami chyba nie jestem do końca przekonana, że warto je kupować. Gdybym miała powiedzieć, to warto ewentualnie, jeżeli kupujecie doniczkę szóstkę, na pewno upewnić się u sprzedawcy, że oferowana roślina będzie większa, że będzie miała przekorzenioną bryłę, że korzenie co najmniej będą gdzieś dorastały do dna doniczki. Nie muszą wystawać czy tam już wymagać przesadzenia, ale żeby chociaż ta bryła była taka przerośnięta, że rzeczywiście no, będzie trochę korzeni, no i że ta roślina będzie jakkolwiek troszkę mocniejsza, bo tak mówię, no takie rośliny mają po prostu są bardzo podatne na wszystko i mam bardzo dużą szansę tego, że po prostu będzie to bardzo krótka przygoda zakończona gigantycznym rozczarowaniem, bo sobie tak myślę, że już abstrahując od pieniędzy, które własne wydałam na te rośliny, to poświęciłam im naprawdę bardzo dużo uwagi, oczywiście kosztem innych roślin w mojej kolekcji. I tak sobie myślę, po co mi w zasadzie kupowanie takich zdechlaków, na które trzeba huchać, dmuchać, a one i tak umrą. Więc tak, podsumowanie tych zakupów, że jestem no bardzo niezadowolona. Bardzo niezadowolona, w sumie najbardziej jestem niezadowolona ze swojej decyzji, bo miałam się nie oglądać na to, że te rośliny dotrą do sprzedawcy właśnie w formie już na pewno martwej wtedy. Tylko po prostu odzyskać pieniądze i kupić coś, co będzie jakościowe, bo no, ten produkt po prostu był niezgodny z opisem, był za mały, no i te rośliny faktycznie przyjechały super, super malutkie i moje doświadczenie jest takie, że na te maluchy, tak małe maluchy, nie warto stawiać. Ja nie mówię nie roślinom w doniczkach, szóstkach, czy tych małych rozmiarach, eskach, czy maluchach, natomiast no to powinno być troszkę coś większego. Takie coś no jest za małe, powinno dalej być w szklarni i jej nie opuszczać, tylko sobie spokojnie podrosnąć, bo rośliny w szklarni rosną dużo szybciej.
mają odpowiednią wilgotność, mają odpowiednie nasłonecznienie, mają wszystko idealnie dobrane, to są sztaby ludzi, którzy opracowują to, żeby to było jak najbardziej dla danego gatunku optymalne. I te rośliny rosną tam rzeczywiście jak na drożdżach. Natomiast jeżeli my je z tych szklarni wyciągamy, to to całe tempo w tym momencie się hamuje. I ja powiem tak, no już widzę na przykład, nie wiem na ile kamera to wyłapie, jeszcze potem mogę sprawdzić, no, że ten trzeci listek malutki, który miał wychodzić, no jest zasuszony. Więc co prawda roślina nie umiera, ale no szczyt tak jakby jest przysuszony, więc jest duża szansa, że bardzo długo roślinie zajmie, zanim ona odbuduje jakąkolwiek swoją siłę, wypuści nowego liścia. Także jeżeli miałabym podsumować te zakupy, to były to naprawdę wyrzucone moim zdaniem pieniądze i nawet trzymając tą roślinę, która jeszcze żyje i nie jest to ten Philodendron Prince of Orange, ponieważ tam doszło do pomyłki, to był Prince of Orange, a to jest ten drugi właśnie Philodendron Red Sun, to jest Red Sun. No powiem szczerze, że mam dużą wątpliwość, czy ta roślina przetrwa, czy też nie podzieli losu swoich kolegów, z którymi przyjechała. I taka moja rada, żeby właśnie unikać tych takich mikromaleństw. Widzę, że takie partie są wypuszczane, że jest z nimi problem, bo też jeden ze sklepów, który sprzedaje rośliny, wypuścił właśnie specjalny film o tym, jak takimi maluszkami się zaopiekować, bo one wymagają specjalnej troski. No jeżeli jeszcze to jest wprost, bo ja kupowałam gdzie indziej, wprost w ofercie napisane, że jest to bardzo mała sadzonka, jest określony jej rozmiar, że ona właśnie ma tam powiedzmy te 2-3 cm i jest naprawdę maleńka, to w porządku, jak się ktoś na to decyduje, to tylko znajcie ryzyko z tym związane. No w moim wypadku te rośliny miały mieć chyba 7, jak dobrze pamiętam, czy 8 cm, więc powinny być takim już małym krzaczkiem, czyli zakładając ten rozmiar liści, pewnie jeszcze w 2-3 pary liści dodatkowych, czyli powinna to być dużo większa sadzonka i wtedy pewnie taka sadzonka około tych 7 cm, no to zakładając, że też byłby równoległy rozrost bryły korzeniowej, no miałaby szansę mieć też tą bryłę przekorzenioną i wtedy realnie myślę, że szanse na przeżycie takiej rośliny byłyby dużo większe. Także to jest taka aktualizacja moich ostatnich zakupów z Allegro. I niestety właśnie takie roślinki dwie zombie były, a teraz to już są dwa praktycznie trupy, bo te dwa ostatnie liście no to już całkowicie obsychają, obumierają i już tutaj ja nie widzę szansy na cokolwiek, dlatego chciałam Wam to pokazać, bo ja właśnie mówię, zapłaciłam za to nie jakoś może gigantyczną kwotę pieniędzy, ale jak sobie tak pomyślę, że zamiast tych marnych zakupów, z których jestem niezadowolona, mogłabym mieć jakąś jedną roślinę, z której byłabym zadowolona, to myślę sobie, że to by było zdecydowanie lepszą opcją i taka jest gdzieś moja lekcja z tego. I chciałam się tym z Wami podzielić, bo myślę, że zdecydowanie w życiu lepiej uczyć się na cudzych błędach niż własnych. Także ku przestrodze, te maluchy to jest naprawdę ciężki temat. Także jak nie chcecie się rozczarować, to tak jak mówię, lepiej to wziąć pod uwagę. Wiem, że teraz te bardzo kolekcjonerskie i poszukiwane przez ostatni powiedzmy rok, półtora filodendrony pojawiają się w formie takich właśnie maluchów z TC. Pojawiły się też takie maleństwa Pink Princess. No powiem szczerze, tak, no Pink Princess jest droższe w tych małych opcjach niż to, bo to była cena chyba, najdroższy był chyba Prince of Orange, kosztował 20 kilka złotych. Balaya Gold kosztował chyba 20, także to jest mniej więcej ta półka cenowa. No Pink Princess byłby droższym okazem, więc biorąc pod uwagę, że mogą w krótkim czasie skończyć właśnie jako takie roślinki zombie i Wam po prostu umrzeć, to weźcie to pod uwagę, czy na pewno chcecie zaryzykować, bo no, najdroższe rzeczy są te, z których nie mamy pożytku. To jest też taka dewiza, którą się w życiu, no liście same odpadają, kieruje, także z tym się chciałam z Wami właśnie podzielić. A jak widać w słoiku, cała reszta ma się dobrze, są tutaj jakieś suche liście do pousuwania, też głównie te filodendrony też coś pogubiły, ale generalnie niedośpian i zielistka sobie tutaj dalej radzą. Wspaniale wyrastają, przerastają i już muszę tutaj zrobić też w tym szkle porządek, bo jest tego tutaj już za dużo. Ale tak, eksperyment uważam za nieudane i przede wszystkim uważam zakupy za nieudane. Także przestroga dla Was, jak kupujecie coś teraz, szczególnie, że
Są mrozy, pewnie będą w najbliższym czasie i to jest naprawdę trudny moment do kupowania roślin. Jeżeli już mogłabym coś doradzić, to też warto ewentualnie wybrać bardziej odporne gatunki, na przykład sansewierie, na pewno będą się transportowały w tym terminie zdecydowanie lepiej niż coś o tak delikatnych i cienkich liściach jak filodendron, który jest no, zdecydowanie bardziej podatny na jakieś takie uszkodzenia termiczne. Także to taka moja rada. Oczywiście jak chcecie kupować, to ja nie mówię nie. Natomiast dobrze sprawdzajcie to, co kupujecie, jakie sprzedawca ma procedury, czy na pewno zapewnia heatpacka, jakie są u niego procedury, jeżeli chodzi o reklamację, bo tak jak widać, to wszystko się zdarza. Z tych wszystkich uprawnień powinniśmy korzystać, bo w sumie dlaczego nie? Uważam, że naszym prawem jako kupujących jest wiedzieć, jaki rozmiar rośliny realnie do nas trafi. Ja sobie zdaję sprawę z tego i tego nie oczekuję, że każda roślina zostanie sfotografowana i wysłana. Natomiast jeżeli sprzedawca wie, że tym razem faktycznie zamówiona partia przyszła mniejsza, no to powinien też taką informację w ogłoszeniu zamieścić, bo oni dobrze wiedzieli, że przyszły dużo, dużo mniejsze sadzonki niż wcześniej i te z wcześniejszej partii były piękne i dorodne, a ta niestety właśnie to przyszły takie boroczki. Największym rozczarowaniem jest ten filodendron Malaya Gold, który no właśnie nie jest już kolekcjonerski, był w sklepach spożywczych za naprawdę bardzo drobne pieniądze dostępny. Ja po prostu akurat nie trafiłam na niego w sklepie i stwierdziłam, że nie będę polować, skoro powiedzmy niewiele droższy, może trochę mniejszy będzie do kupienia przez internet. No a właśnie przyszedł i był od samego początku największym rozczarowaniem i powiem szczerze, że tutaj właśnie moje serce po prostu krwawi, że taką piękną, złotą roślinkę chciałam mieć. No a nie mam nic, będę miała po prostu po oczyszczeniu małą doniczkę na jakąś swoją rozsadę, natomiast no jeżeli chodzi o Malaya Gold, to się chyba zastanowię. W ogóle mam takie przemyślenie, że nie wiem, czy będę kupowała teraz przez internet jakiekolwiek rośliny. Trochę się zraziłam tymi ostatnimi moimi doświadczeniami, bo tak jak wiecie, kupowałam w dwóch miejscach. W sumie z każdym zamówieniem były jakieś problemy, z każdym były inne i trochę nie mam chyba na to ochoty i trochę chyba szkoda mi czasu potem na ten kontakt ze sprzedającymi i tą całą konieczność załatwiania tego. Myślę, że zima to jest taki dobry czas, żeby trochę odpocząć od roślinnych zakupów, a jak się na coś zdecyduje, to się zdecyduje stacjonarnie. Roślinę, którą będę widziała jaka jest, będę widziała czy jest dorodna, czy jest przekorzeniona i też będę wiedziała jaka jest pogoda. Jak będzie mróz i zdecyduję się kupić, to wezmę to i zrobię to absolutnie na swoje ryzyko. A tak jak mówię, no w przypadku tych ostatnich zakupów, to niestety była dla mnie wtopa. Chciałabym dla Was przyjść z pozytywniejszymi informacjami, ale niestety, tak jak mówię, tutaj jest kanał bez pudrowania rzeczywistości, więc te dwie sadzonki po prostu padły, także zdarza się. Zdarza się każdemu. Z drugiej strony, jak Wam umierają rośliny, też nie czujcie się z tym źle. Każdemu z nas, bez względu na to, czy zaczynamy swoją drogę z roślinami, czy już jesteśmy dosyć wprawieni w to i już od wielu lat mamy rośliny w swojej kolekcji. Każdemu z nas raz na jakiś czas jakaś z roślin po prostu umiera. I jest to zawsze wkurzające, ale po prostu się zdarza. Także taka kolej rzeczy. Rośliny to żywe istoty, ale też chorują i też umierają. Także tu w przypadku akurat nie było choroby, tylko po prostu te sadzonki stopniowo zaczęły odrzucać liście i zaczęły odrzucać oczywiście od tych dolnych, ale ten proces się nie zahamował. Nie byłam w stanie tego ogarnąć i opanować. Także jak widać trzy były w tym samym miejscu, dostawały taką samą opiekę z mojej strony. Ta jeszcze szczęśliwie walczy, ale tą swoją walkę już przegrały. Także co Wy zrobicie ze swoimi zakupami? Czy planujecie coś kupować? Czy też macie moment taki, że czujecie trochę, że przerwa z kupowaniem z różnych przyczyn, czy właśnie jakichś nieudanych zakupów, czy może po prostu gdzieś tam czujecie, że podliczacie roczne wydatki na kwiatki i wychodzi, że wymaksowaliście swój budżet. Napiszcie w komentarzu. Ja Wam, kochani, za dzisiaj serdecznie dziękuję. Widzimy się w najbliższym czasie i tak jak wcześniej powiedziałam, zachęcam Was, kochani, do zasubskrybowania kanału, śledźcie kartę społeczność. Zapraszam Was do tego, żeby wspólnie ze mną tworzyć ten nasz zielony domek. Wszystkiego, kochani, zielonego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!